Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Nie, no na pewno to jest odczuwalne i mamy właśnie kolejny pucharowy mecz bardzo daleko. No ale musimy dać radę, bo jest przeciwnik, który jest do przejścia i po prostu myślę, że losowanie było dobre, ale dopiero o tym pomyślimy na koniec października, czyli w tej chwili oczywiście Jagiellonia. Znaczy oni są do przejścia, chodzi o to, żeby zdobyć 3 punkty, nie? Na pewno jedziemy do lidera, na pewno jedziemy do drużyny, która grała w pucharach europejskich, jedziemy do drużyny, która jest na pierwszym miejscu. No i tak jedziemy jak zawsze, czyli jedziemy zagrać dobry mecz. Naturalnie będziemy starali się, oprócz tego, żeby coś przywieźć, myślę, każdy wynik, gdzie zdobędziemy punkty, jest wynikiem dobrym. Też nie jedziemy się bronić, jedziemy zagrać dobrą piłkę i zobaczymy na boisku, kto jest lepszy. O ile z Giorgi, no to można było się spodziewać, że w 90 minutach po tak długim przerwie to on musi odpocząć. Nie ma opcji, żeby on zagrał, ale ta informacja o jakichś problemach Piotrka troszkę zaniepokoiła. Znaczy tak, on już dzisiaj biegał, czy robił sprinty. Ja uważam, czy tak by nie grał. Obojętnie, co by się nie działo. Mamy Tarasowca, mamy chłopaka, który grał długo dla nas i zdobywał punkty. Jest pełnowartościowym zawodnikiem i tu kompletnie sobie nie robię jakichś przemyśleń. Ja myślę, że wszyscy będą zdrowi, a kto wyjdzie, no i my mamy jeszcze jutro i pojutrze trening. Jutro jest akurat taki trening, gdzie mamy trening szybkościowy i w sumie jeżeli ktoś ma jakieś problemy mięśniowe, to tego treningu i tak nie przeżyje. Nie? A znając Ligę Polską, to nie ma Legia czy Jagiellonia. Przed Piastem baliśmy się Piasta, przed Olimpią baliśmy się Olimpii. Nie my, ale wielu ludzi miało obawy, a co będzie, a tego meczu się boję, a tego. My musimy wyjść i grać i tu nie ma co kalkulować i po prostu nawet patrzeć do przodu, tylko najbliższy mecz i jedziemy do Jagiellonii, możemy się zmierzyć, możemy zobaczyć, gdzie stoimy na tle lidera. I to też jest dobre, bo był Wisła też przyjechała jako najlepsza drużyna w Polsce. Oczywiście ten wynik nie był, no ale w sumie ten sam mecz nie pozwoliliśmy im na wiele i myślę, tak będzie w kolejnych meczach. Czyli my musimy też patrzeć na siebie naturalnie. Ja uważam porządek w grze, nie? Bo tu jest najważniejsza rzecz, żeby nie hura, nie tylko ofensywa, ale żeby być dobrze zorganizowany, szybko się przestawiać. I tu jest klucz do sukcesu, bo po prostu, żeby nie grać naiwnie, tylko do przodu, a wiemy też, że bardzo mocną stroną, czy jedną z najmocniejszych stron Jagiellonii jest kontra. Znaczy, ja uważam, że my musimy nimi umiejętnie rotować, bo faktycznie te mecze, oprócz tego, że są dalekie wyjazdy, są co 3 czy 4 dni. Dla niektórych jest to jeszcze duże obciążenie, jeżeli chodzi o tempo gry. Ja też powiedziałem, że jedynym kluczem, żeby wygrać w Elblągu, był pressing na całym boisku i szybkie przestawienie się i po prostu nie danie w ogóle grania Olimpii w piłkę, czyli było dużo biegania, na pewno 2 dni w podróży. Ja uważam, że każdy mecz ich przybliża, bo to jest jakieś kolejne doświadczenie i w tej chwili ja się bardzo cieszę, bo po dojściu Ciotry i Brozia ta kadra jest większa, nam się też zwiększyła rywalizacja i ja też się cieszę, że mimo tego, że środek pola był bardzo młody i w zasadzie
Ci zawodnicy, tacy jak Maciek Pałaszewski, w tamtym roku grali jeszcze w rezerwach w niektórych meczach, czy Radecki, czy Łabojko grali w pierwszej lidze, oni ustali. I uważam, tam na pewno jest potrzebny zawodnik doświadczony, takim jest na pewno Augusto w dobrej formie, który tam też podwyższy nam rywalizację, tam jest Chrapek, który też jest do rywalizacji. Także na pewno zdrowa rywalizacja poprawi nam jakość, bo ci zawodnicy też uważam z meczu na mecz będą coraz bardziej doświadczeni i będą robić postępy, także czym ta kadra jest większa i zdrowsza, tym lepiej dla nas wszystkich.